przeżywamy tą piątą falę, falę związaną z odmianą, jaką jest Omikron, bardzo łatwo się rozprzestrzeniający i to doświadczamy. Co prawda w naszym województwie, i to też, jeśli można tak powiedzieć, możemy się z tego cieszyć, ta liczba przypadków, która pokazywana jest codziennie na mapach Polski, na mapie Polski, jest najniższa, bo mamy na poziomie 900-800 przypadków zachorowań. W naszym przypadku to jest dużo, bo przypomnę, że mieliśmy w tej trzeciej fali jesiennej największą liczbę zachorowań, ponad 960, czyli teraz mamy prawie codziennie ten poziom, ale tą dobrą informacją jest to, że nie przyrasta liczba hospitalizacji. Mamy 862 łóżka przygotowane, zajętych tylko 47%, czyli ponad 400 łóżek ciągle wolnych, 77 respiratorów, z czego tylko 13 zajętych. No to jeśli można tak mówić, to są dobre informacje, że nic złego takiego bardzo się nie dzieje, ale też musimy pamiętać, że trzeba robić wszystko, aby wspierać naszych lubuskich lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych, wszystkich, którzy zajmują się walką z COVID-em, bo mają prawo i są zmęczeni w tej sytuacji i naszą pomocą dla nich jest chociażby to, że się zaszczepimy, że to szczepienie, które chroni, i lubuskie statystyki pokazują, że chroni i zabezpiecza nas przed zakażeniem, a jeśli nawet się ono zdarzy, bo przecież szczepienie nie uchroni nas przed zakażeniem, to przechodzi się to bardzo łagodnie. W związku z tym a to apeluję do Lubuszan, szczepmy się, bo naprawdę jest to konieczność, jest to ochrona naszego zdrowia, naszych najbliższych. No i przestrzegajmy tych zasad, które, o których mówi minister zdrowia, czyli maseczka, czyli dystans, a szczególnie przy tej odmianie nie wolno gromadzić się w miejscach, gdzie jest mnóstwo osób, dużo osób, bo ta odmiana bardzo łatwo się rozprzestrzenia, jak mówią eksperci. W związku z tym no, trzeba być ostrożnym i trzeba dbać o to, abyśmy się nie zarazili. Ja już pomijam statystyki krajowe, ale z naszych lubuskich szpitali, ze szpitala tymczasowego, to wszystko pokazuje, że osoby, które trafiają do szpitala, ponad 80% są niezaszczepione. Osoby, które zmarły, niestety przeżywamy te dramaty śmierci osób, które są zakażone, to ponad 70% osoby, które nie były zaszczepione. No to są jakieś dane, które pokazują, że te szczepienia są skuteczne. I dlatego jeszcze raz proszę Lubuszan, aby korzystać ze szczepień. Punktów mamy bardzo dużo. Ta dostępność jest właściwie w każdym możliwym momencie i czasie.